Pociecha, której chcemy się dziś uczyć od świętego Józefa, dla wielu ludzi wydaje się być dobrem wątpliwej jakości. Może dlatego, że zbyt często w różnych trudnych okolicznościach naszego życia doświadczaliśmy albo sami udzielaliśmy innym pociechy jedynie pozornej, iluzorycznej. No bo jak się zachować w obliczu czyjegoś cierpienia? Co można powiedzieć? Więc padają te puste słowa, utarte slogany, jakieś nieporadne gesty. Choć chcemy kogoś szczerze pocieszyć, wyraźnie czujemy, że to wszystko jakieś takie biedne, słabe, niewystarczające. Jak w pewnej diecezji ciężko zachorował młody ksiądz, wizytator katechetyczny, stąd też bardzo znany w tej diecezji, bo często odwiedzał kolejne parafie. I to była choroba nowotworowa, nagła i gwałtowna, która szybko postępowała, więc lekarze widzieli, że nie ma czasu do stracenia, stąd też czym prędzej chemioterapia, i to ta najsilniejsza, jedna seria, druga, kolejne, ale nic nie pomagało. Był coraz słabszy, to wszystko coraz wyraźniej go zmieniało, wyniszczało i ciągle był w szpitalu, taki już wyczerpany tym wszystkim. I któregoś dnia odwiedzili go tam w szpitalu koledzy księża i ledwie go zobaczyli tam na tym łóżku, od razu zaczęli: o, popatrz, dobrze dzisiaj wyglądasz, lepiej niż ostatnio, zobaczysz, wszystko będzie dobrze, wrócisz do sił, idzie wiosna, za niedługo zagrasz z nami w piłkę, tak jak zawsze. I tak to powtarzali, powtarzali, a on w końcu, słuchając ich cierpliwie, przerwał i powiedział: a długo żeście się tego uczyli? I zamilkli, zawstydzeni, zmieszani, bo zrozumieli, że to, co próbowali mówić, choć chcieli podnieść go na duchu i pocieszyć, to nie była żadna pociecha. To były tylko puste słowa i co gorsza fałszywe, bo próbowały zakłamać rzeczywistość. A tymczasem święty Paweł w drugim liście do Koryntian uczy nas, gdzie jest źródło prawdziwej pociechy i na czym polega. Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Nasze słowa, choćby najpiękniejsze, to ciągle tylko słowa, ale Boża pociecha jest łaską, która skutecznie, prawdziwie, głęboko przemienia człowieka od wewnątrz, nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia. Wyjątkowo trafną ilustracją tej prawdy wydaje się świadectwo z innej diecezji. Z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes postanowiono zorganizować tam ogólnodiecezjalną pielgrzymkę do tego sanktuarium maryjnego. I księdzu biskupowi bardzo zależało, żeby ta pielgrzymka nie miała jedynie wymiaru symbolicznego, żeby to nie były jedynie skromne delegacje z poszczególnych parafii, jedna czy dwie osoby, ale żeby rzeczywiście mogli pojechać wszyscy, którzy zechcą. Więc to było wielkie przedsięwzięcie i wymagało też sporo czasu na organizację, przygotowania. Więc duże parafie organizowały własne autokary, mniejsze jakoś się łączyły. To wszystko trwało dość długi czas. I właśnie w tym czasie, kiedy trwały te przygotowania, biskup pomocniczy
tej diecezji, był z posługą bierzmowania w pewnej wiejskiej parafii. I tam już po mszy świętej, po bierzmowaniu, wyszedł jeszcze na kościół tak po prostu, żeby spotkać się z parafianami, porozmawiać. I wtedy podjechał do niego na wózku kilkunastoletni chłopiec, który nie mógł chodzić. I zaczął mówić: proszę księdza biskupa, ja też bardzo chciałbym pojechać na tę pielgrzymkę. Bo tam się takie cuda dzieją. I ja tak wierzę, że gdybym tam był, gdybym się pomodlił, to Matka Boża przecież mi tego nie odmówi. To na pewno mi pomoże. Ja wierzę, że Matka Boża mnie uzdrowi. I tak o tym mówił, z takim głębokim wewnętrznym przekonaniem, że ksiądz biskup, jak przyznawał, w pierwszym odruchu gotów był mu dać wszystko, co potrzebne na ten wyjazd. Bo chłopiec przyznał też, że boi się, że może nie zdąży uskładać tyle, ile potrzeba na ten wyjazd, bo wiązały się z tym też pewne koszty. Więc ksiądz biskup gotów był mu dać wszystko, co potrzebne, ale przyznał, że niemal natychmiast przyszła myśl przeciwna, ale zaraz. Ten chłopiec tak bardzo wierzy w cud, w uzdrowienie, że co będzie, jeśli tak się nie stanie? Bo przecież wcale nie musi tak być, że on wróci stamtąd uzdrowiony. I co wtedy? Przecież on może stracić wiarę, on może się zupełnie załamać, jego stan może być jeszcze gorszy niż teraz. Więc tak przez dłuższy czas walczyły w nim te dwie myśli, ale w końcu górę wzięła ta pierwsza i uznał, że skoro on tak szczerze wierzy i tak bardzo chce jechać, to czemu odmawiać mu tej szansy? Więc rzeczywiście dał mu wszystko, co było potrzebne, żeby mógł pojechać. I po pewnym czasie rzeczywiście wszyscy pielgrzymi udali się w drogę. I ta pielgrzymka trwała dosyć długo, bo najpierw kilka dni byli w Lourdes, później w drodze powrotnej odwiedzali jeszcze inne sanktuaria Europy. I kiedy już mieli wracać, biskup ordynariusz poprosił tego biskupa pomocniczego, żeby powitał powracających pielgrzymów. I w dniu powrotu na tym dużym placu zajeżdżają kolejne autokary. I tak się złożyło, że na wprost księdza biskupa w pewnej odległości zatrzymał się autokar z tej parafii, z którą jechał ten chłopiec. Otwierają się drzwi, pielgrzymi wysiadają, a na końcu zatrzymuje się dwóch mężczyzn, odwracają się w stronę drzwi i wyjmują z autobusu tego chłopca na wózku. I ksiądz biskup przyznał, że poczuł się tak nieswojo, że aż nie wiedział, jak się zachować. Ale ten chłopiec zobaczył go od razu z daleka i zaczął machać i wołać: taki rozpromieniony, taki pogodny, proszę księdza biskupa, proszę księdza biskupa, a nie mówiłem, że będzie cud, a nie mówiłem, że będzie cud. Ksiądz biskup podszedł do niego nieśmiało i zaczął pytać: tak, a co takiego? Czujesz się już lepiej? Jesteś już mocniejszy? Możesz chodzić? A on na to: nie, czuję się tak samo, nie mogę chodzić, ale teraz już wiem, jak mam z tym żyć. I to jest prawdziwie Boża pociecha. To łaska, która koi ból istnienia i mimo wszystkich trudności i przeciwności daje nam siły do życia, daje nam siłę, by iść naprzód i by cieszyć się życiem. To jest niesamowita
tajemnica pociechy i ten autentyczny cud wewnętrznego uzdrowienia, przemiany, że rzeczywistość zewnętrzna może wcale się nie zmienia. Okoliczności naszego życia nadal pozostają niełatwe, obarczone cierpieniem, a jednak prawdziwa pociecha to cud nowego życia. To taka wewnętrzna przemiana, że człowiekowi na nowo chce się żyć. Odzyskuje siłę do życia, motywację, chęć do życia, potrafi na nowo cieszyć się życiem. Święty Józef jest kimś takim, człowiekiem pocieszenia. Dzięki temu, że najpierw sam otwiera się na tę Bożą łaskę i nią się napełnia. Najwyraźniej widać to w historii jego wspólnego życia i powołania, która idzie w parze z życiem i powołaniem Maryi. To te momenty, które są dla nich tak obfite w Bożą łaskę, a jednocześnie stają się takim wyzwaniem, jak chociażby zwiastowanie Maryi. Wyjątkowe obdarowanie łaską, powołanie do tak szczególnej misji w Bożym planie zbawienia, takie wyróżnienie, uprzywilejowanie, a jednocześnie też krzyż. No bo jak to powiedzieć Józefowi? Jak wyrazić tę tajemnicę? Przecież to po ludzku niewytłumaczalne. Czy mnie przyjmie? Co z nami dalej, skoro jestem mu już zaślubiona? Musiały gdzieś w niej pojawiać się te obawy. I oto Józef najpierw przyjmuje pociechę z Bożej ręki. To ten sen, który jest jak zwiastowanie dane Józefowi. Józefie, nie bój się. Tu jest ta pociecha. Nie bój się wziąć swej małżonki do siebie, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I tej pociechy Józef udziela Maryi najpełniej przez to, że przyjmuje ją do siebie, do swego serca, życia, domu. Przyjmuje ją całą, w całej jej prawdzie, z całą tajemnicą jej powołania, choć jej nie rozumiał. I obejmuje ją miłością, taką stałą, wierną, bezwarunkową, tak czułą, opiekuńczą. To jest wielką pociechą i umocnieniem dla Maryi w trudnych momentach jej powołania. Jak chociażby w Betlejem, w tajemnicy narodzenia Pana Jezusa. Rozważamy ją w różańcu jako tajemnicę radosną. I tak, bo to wielka radość, radość nowego życia, Boże Narodzenie. Ale my patrzymy na Boże Narodzenie przez pryzmat naszych świąt, takich jak je znamy. To te piękne świąteczne dekoracje, przytulne szopki, choinki, wszystko takie miłe, wzruszające. Ale gdyby spojrzeć na Boże Narodzenie tak realistycznie, gdyby sobie uświadomić, jak wielkim upokorzeniem dla Maryi jako dla kobiety musiało być to, że przyszło jej rodzić w stajni. I właśnie w takich okolicznościach pociechą i ukojeniem, umocnieniem był dla niej Józef, właśnie taki, kochający, taką miłością czułą, serdeczną, pełną, otaczającą ją stale. Tak widzimy go przy Maryi, chociażby w tajemnicy zagubienia i odnalezienia 12-letniego Pana Jezusa w świątyni. Synu, czemuś nam to uczynił, oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ale jest przy Maryi Józef w tym bólu serca, właśnie zawsze z nią i dla niej,
wspierający, współodczuwający, współcierpiący. To nie ja z bólem serca szukałam Ciebie, ale my z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Święty Józef uczy nas więc, że istota prawdziwej pociechy to kochająca obecność, taka bezwarunkowa, nieodwołalna, taka we wszystkim i na zawsze. Co to oznacza dla nas dzisiaj, na naszej drodze powołania? Ano we wszystkich odniesieniach i relacjach małżeńskich, w relacjach rodzicielskich, w więziach przyjaźni, w relacjach bratersko-siostrzanych. Oznacza to dla nas, jeśli mamy być ludźmi pocieszenia dla innych, oznacza to przyjęcie postawy świętego Józefa wobec drugiego człowieka. To postawa, która mówi: przyjmuję Cię całego, przyjmuję Cię całą. Z całą prawdą o Tobie, z całą historią Twojego życia, z tajemnicą Twojego powołania. I całą Cię kocham i zawsze będę kochał. Wszystko mi się w Tobie podoba i wszystko w Tobie kocham. I nigdy Cię nie zostawię. Choć nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość i jakie trudności i próby przyjdą i jakie cierpienie. Może to będzie starość, a może to będzie ciężka choroba. I nawet jeśli ta choroba jakoś będzie Cię zmieniać, zmieni Twój wygląd, zmieni Twoją urodę, pozbawi Cię sił, nawet jeśli ta choroba będzie oznaczać dla Ciebie coraz bardziej dotkliwe ograniczenia, to będę kochał Cię w tym wszystkim jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy byliśmy młodzi i zdrowi. I zawsze będę z Tobą i dla Ciebie. To taka miłość, która w chwilach cierpienia nie tylko nie doznaje umniejszenia, ale właśnie nabiera tych szczególnie szlachetnych rysów czułości, troskliwości, opiekuńczości. To miłość, która staje się tak serdeczna i tak służebna. Wpatrując się dzisiaj w świętego Józefa, uczmy się od niego takiej właśnie postawy. Na początku Wielkiego Postu słyszeliśmy te słowa: jeżeli nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Tak, tego potrzebuje człowiek cierpiący, żeby nakarmić jego przygnębioną duszę. Obyśmy potrafili to czynić tak jak święty Józef i obyśmy wobec wszystkich naszych braci i sióstr, poczynając od naszych najbliższych, obyśmy stawali się dla nich znakiem prawdziwie Bożej dobroci, miłości, pokoju i pociechy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.